Serwus, dzisiaj recenzja zestawu, które pomogliście mi wybrać, czyli wieża zegarowa. Ja jestem Łukasz, to jest kanał Big O'Clock. Serdecznie zapraszam, startujemy. W jednym z poprzednich filmów poprosiłem Wam, żebyście mi doradzili, od czego zacząć budować ten stary zestaw Hogwartu. Czy ma być to wieża zegarowa, czy może wieża astronomiczna? Wyliczyłem sobie, że wyszło, że jednak zegarowa ku mojej wielkiej uciesze, więc tak. Mamy tutaj zestaw wieża zegarowa, który katalogowo kosztuje 429 zł i 99 groszy. Wydaje mi się, że to jest dosyć dużo, natomiast można go dostać gdzieś około 320 zł. I ta cena wydaje mi się całkiem adekwatna do tego, co dostajemy w pudełku. Jest to zestaw z dawnego Hogwartu, więc nie mamy tam tych kart z magicznych żab ani złotych figurek. Natomiast... tak jak mówiłem wcześniej, wieża zegarowa pokazuje nam scenkę, która miała miejsce w Czarze Ognia, czyli w czwartej części przygód Harry Pottera. Odbywa się tutaj bal bożonarodzeniowy, w którym biorą udział nie tylko uczniowie Hogwartu, ale też innych szkół magii. Dostajemy w tym zestawie aż 8 minifigurek. Jest to Madame Maxime, Albus Dumbledore, Victor Krum, Cedric Diggory, Frel Delacour, Ron Weasley, Harry Potter i Hermiona Granger. Fajne jest to, że nie są oni w standardowych szatach, tylko właśnie dzięki temu, że jest to scena z balu, wszyscy są elegancko ubrani, więc są to całkiem inne outfity niż te czarne szaty czarodziejów, więc fajnie, do kolekcji jak najbardziej. Z przodu jeszcze możemy zobaczyć cały budynek. Fajnie nakryte stoliki, takimi przejrzystymi, różnymi dzbankami, szklankami. Mamy też choinkę, żeby podkreślić, że to bal bożonarodzeniowy. Zobaczmy, co jest z tyłu opakowania. Z tyłu opakowania mamy cały przekrój tych pomieszczeń, które mamy tutaj w zestawie. Jest informacja o tym, że jest taki parkiet, który się obraca i nasze pary mogą tańczyć. Jestem ciekawy, jak to będzie działało. Jest też korbka, którą możemy kręcić i tym samym zmieniamy godziny na zegarze, więc całkiem fajnie, że ten tytułowy zegar jest interaktywny. Mamy też tutaj, wydaje mi się, że to jest gabinet Dumbledora, więc fajny element. Mamy też łazienkę prefektów, która też uczestniczyła w filmie i w książce, więc fajnie, że to jest. Nie wiem, jak to będzie działało, ciężko mi stwierdzić po tym obrazku, natomiast wydaje mi się, że można tam wsadzić minifigurkę. Mamy też, tutaj chyba jest jakaś sypialnia. Chyba tu jest jeszcze, jest tu jeszcze na pewno gabinet Szalonakiego Moody'ego, bo widzę, że tutaj są różne takie instrumenty do wykrywania czarnoksiężników. No i chyba taka skrzynia, nie wiem, czy ta skrzynia ma imitować to, w której był schowany Szalonaki Moody. Zobaczymy, co jest w środku, więc to nam da odpowiedź na to pytanie. Choinka wygląda dosyć fajnie, troszkę jak z tych zestawów świątecznych. No i co, i tutaj tyle z tego, co w pudełku. Zaraz zobaczymy, czy jest dużo woreczków, jak wygląda instrukcja, no i czy elementów, czy są jakieś ciekawe klocki, czy są jakieś naklejki. Wydaje mi się, że parę naklejek będzie, bo są tutaj takie tablice z książkami w tym gabinecie Dumbledora, ale zaraz się okaże. Okej, to zapraszam do unboxingu w takim razie. Moi drodzy, czyli ulubiony element chyba każdego filmu, czyli unboxing. Sam jestem ciekawy, co tam będzie w środku. Karton jest gruby i ciężki, on chyba waży z dobre 2 kg. No i co? I zobaczymy te naklejki, czy jest instrukcja. No standardowo ostatnio mam wszystkie kartony takie, że są na te takie tasiemki, które w sumie łatwo jest odciąć, więc jak najbardziej dla mnie okej. A obecnie z tej strony, jak każdy zestaw. Nie wiem czemu, jestem leworęczny, a zawsze zaczynam otwierać zestawy od strony prawej, więc wydaje mi się, że to po prostu te przyzwyczajenia od tych czasów, kiedy były te zestawy z tymi takimi do wgniatania. One zawsze były, z tego co kojarzę, po stronie prawej. Ok, otwieramy. Aha, i tu mamy taki element, że możemy ten karton potem jeszcze zamknąć, więc spoko. Nie wiem w sumie po co, może byśmy chcieli ten zestaw schować. Ok. No trochę tego tu jest. Ja to chyba, albo nie, będę wyciągał po kolei. Więc tak. Worek numer 1. Dużo kolorowych klocków. I to są takie kółeczka, które mają imitować właśnie lód chyba z tego parkietu i będą się obracały jedno o drugie.
Mamy tutaj też tułów Wiktora Kluma, z tego co kojarzę, bo jest taki czerwony. No i dużo drobnicy, płomień. I tu jeszcze jest chyba od Madame Maxim szata, tak mi się wydaje, ale nie dałbym sobie ręki obciąć, więc zobaczymy w późniejszych etapach. Ok, czyli mamy jeden woreczek, numer jeden. Powiem Wam, że ten karton jest całkiem nabity, nie jest, że pusty, jest po prostu dużo elementów. Worek numer dwa, no tu mamy akurat tułów Madame Maxim. Tak mi się wydaje, nie, to jest akurat szata Dumbledora, ok. Mamy też tutaj wieżę. I świeczniki, różdżki i te przeoczyste elementy z gabinetu szalonego Moody'ego. Tu mamy woreczek piąty, dużo czarnych przyrządów, jakichś takich narzędzi. Normalnie są narzędzia z City. Chyba będzie to też w gabinecie szalonego. Wydaje mi się, że w tej skrzyni. Woreczek piąty. Woreczek czwarty, tutaj kolejna część szaty. Ja nie wiem, czemu oni te minifigurki rozbijają na kilka opakowań. Zawsze mnie to zastanawia. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Okienka takie tutaj mamy, kraty w oknach. Spoko to wygląda, że te okna są zabudowane takimi. Oho, mamy też tu element zadrukowany. Taki mały klocek, jakaś instrukcja miotły. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, z czego to jest. Dowiem się później, to Wam powiem. Muszę odsunąć kartonik, bo tu już zaczyna mi brakować miejsca w kadrze. Worek numer 3, też kolejny kawałek minifigurki, to chyba jest Harry Potter. Poznaję po tej eleganckiej koszuli i garniturze ciemnym. O kurczę, i ostatni worek. O, i tu mamy nasz słynny zegar, fajnie zadrukowany element. To chyba jest też tarcza jakiegoś kapitana Ameryki. Tak mi się wydaje, że ten element jest bardzo podobny. I elementy do zbudowania choinki, ozdoby oraz zielone klocki. No czyli mamy ile worków? 6 woreczków. 6 woreczków na ten zestaw. Zobaczymy, jak to wygląda. Oho. I mamy... O, czekajcie. Jeszcze mam tutaj dwie takie duże płytki. One pewnie będą służyły do zbudowania właśnie tego parkietu. Między innymi. Chyba obie zresztą do parkietu. I tu pewnie będzie po środku ten mechanizm szedł. Ok, czyli te dwie płytki luzem. I instrukcja, słuchajcie. Ja bym, powiem Wam szczerze, nie rozpakowywałbym tej instrukcji najlepiej, bo tak używam tej online w aplikacji, natomiast patrzcie, jak ona jest gruba. Normalna księga. Tu mamy kod QR do aplikacji, no a i tak muszę ją rozpakować, ponieważ mamy naklejki. Już zobaczymy sobie, jak to tu wygląda w środku. Oho, prawie obciąłem naklejkę tym nożykiem, nie wiem, czy to dobry pomysł był, mogłem to po prostu rozerwać. Ok, i tu mamy tak, naklejka syreny, witraż z łazienki prefektu, wcześniej tego nie dojrzałem, że to też będzie. Ok, czyli mamy jeden arkusz z jedną naklejką i tu mamy dodatkowy arkusz. Jest tutaj gabinet Dumbledora ewidentnie, bo tu mamy Feniksa Fawkesa oraz tiarę przydziału oraz tutaj taka biblioteczka. Aha, i jest Moody, ok, czyli to jest klasopracownia Moody'ego w takim razie, to nie jest jego gabinet chyba, tylko jego klasa. Są też tutaj cegiełki, które już mi się mniej podobają, no ale chyba wewnątrz zamku one będą po prostu. I instrukcja. Zobaczymy, co jest w środku, czy mamy jakieś informacje na temat łączenia tego z innymi zestawami, bądź jakieś informacje dotyczące samej historii Harry'ego. Patrzcie, jakie to jest grube. Ale będzie budowania. Ile jest etapów? 217. No, 217 etapów. To sporo. Nie, przepraszam. Jeszcze jest choinka do końca, ale choinka jest jako osobne etapy z tego, co tu widzę. Tu mam informację, jak to działa, jak wygląda tutaj cały zamek po zbudowaniu. Fajnie, że jest taka grafika. No i tu mamy informację o innych zestawach. I powiem Wam, że wszystkie zestawy już wyszły z oferty. Jest tutaj zestaw chatka Hagrida. Ten zestaw się chyba nazywał Spotkanie z Smokiem, turniej trójmagiczny, jakoś tak. No i tutaj ta scena z trzeciej części, jak Harry swojego ojca chrzestnego chroni przed dementorami. Też fajna scena, ale dementora jednego mam w pociągu do Hogwartu, więc to mi wystarczy. A, i tu jest informacja, jak to możemy łączyć. I to jest ekstra, bo mamy tutaj wieżę zegarową.
Mamy tutaj wierzbę bijącą i wielką salę. No, wielką salę jeszcze muszę dokupić, ale akurat wierzbę bijącą mam taki mały spoiler, że też kiedyś się pojawi na kanale. Na samym początku instrukcji jest tylko informacja, że możemy właśnie zeskanować sobie. No i co? No i nic więcej. A przydałaby się coś, jakaś informacja na temat tego, z jakiej części jest, jest ten zestaw i do czego się odwołuje. No ale to akurat najwięksi fani Harry Pottera, zresztą nawet nie ci najwięksi, wiedzą o tym. Okej. Czyli ja zabieram się do budowania. Sądząc po ilości tych elementów, nie potrwa to szybko, więc pewnie recenzję dokończę jutro. Ale nie umiem się już doczekać, bo ten budynek wygląda dużo bardziej epicko niż te nowe budynki. Wieżę zegarową, którą zbudowałem z bliska. Wydaje mi się, że ten zestaw jest przepiękny, jest bardzo okazały. Elementy i detale leżą na bardzo wysokim poziomie. Ale do rzeczy. Mamy tutaj główną część, czyli tą tytułową wieżę zegarową. Mamy tutaj zegar, który jest stworzony z takich kluczy. No i ten dodatkowy zegar, który de facto jest tylko taką ozdobą, on się nie rusza. Mamy tutaj wejście, takie dodatkowe tutaj zielone elementy roślinne, więc fajnie. Wejście też wygląda świetnie. No i tutaj mamy, poza tą wieżą zegarową, taki dodatkowy element, który możemy oczywiście odłączyć, jak to w tych wszystkich Lego z serii Harry Potter. Zobaczcie. Tutaj to jest na pinach, no więc równie dobrze moglibyśmy to przyczepić z tej strony. Jak wolimy. No, mi się to za bardzo nie podoba w tą stronę, natomiast daje to dużo możliwości w ten sposób. Dobrze, ale wrócimy do tego, do tej klasycznej formy, którą tutaj zaproponowali twórcy. No już momencik, bo tutaj nie umiem trafić. Ok. Zobaczcie, ile tu jest tych okienek. One są, no w takich widzicie, z boku są, że de facto ich nie widać, a i tak robią robotę, ponieważ nie dość, że fajnie wyglądają, to jeszcze wpuszczają dużo światła do środka. Ale okej, dobrze. A z tej strony to widzicie, jak to wygląda. Jest dużo tych cegiełek, kilka naklejek. Jest ok, wygląda super. Pokażę Wam natomiast, jak to wygląda z tyłu, bo tu o wiele więcej się dzieje. Więc tak, zaczniemy może od tej mniejszej części. Jest tutaj ten tańczący parkiet, który się obraca. Niestety nie ma żadnej korbki, więc musimy go tylko tak obracać ręcznie, ale zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę Wam to na przykładzie dwóch minifigurek. Co prawda one będą miały różdżki, więc nie wiem, czy się zmieszczą, ale chyba tak. Będzie tutaj Hermiona i Wiktor Krum, no czyli tak jak też było w filmie. Czekajcie, opuścimy mu różdżkę, żeby tutaj nie... O, i zobaczcie. No wygląda to całkiem fajnie, taki element do zabawy. Wydaje mi się, że na duży plus. Ale zostawmy już ten parkiet, poza tym, że jeszcze ma takie fajne tej ozdoby związane z... No właśnie z tym, że to był taki lodowy bal. Tutaj mamy fajną rzecz, bo to jest gabinet Dumbledora. Mamy tutaj Feniksa Fawkesa z tyłu namalowanego niestety na naklejce. Mógłby być tu na przykład minifigurka tego Fawkesa, no ale niestety nie dostaliśmy. Mamy tutaj miecz Godryka Gryffindora, myśl od siebie od Dumbledora. I tutaj jeszcze na naklejkach są nadrukowane portrety innych dyrektorów Hogwartu, więc fajnie. Tutaj jest element, którego nie widziałem z początku. Jest to tutaj łazienka prefektów, w której Harry kąpał się, żeby otworzyć jajo z drugim zadaniem z turnieju trójmagicznego, więc super. Jeszcze mamy, zobaczcie, taki witraż
tej samej syreny, która była w filmie. On jest przeźroczysty, więc no tak jak prawdziwy witraż. Super to wygląda. No i w tym elemencie to było na tyle. Może odepniemy sobie go, żeby było nieco wygodniej. No i tak, i teraz mamy główny element. Zobaczcie. Jest to wieża zegarowa. Nie będę jej podwyższał, bo tutaj u góry już nic nie ma takich z elementów zabawowych. Mamy tutaj tak. Czarę ognia tyłową, więc no w sumie mogli zrobić ją troszkę większą, bo ja na samym początku jej nie zauważyłem. Poznałem ją dopiero po tym niebieskim płomieniu, no ale jest jakby w wejściu, więc fajnie. Mamy tutaj kufer. W kufrze co prawda nic nie było, no ale i tak jest fajnie przydatny. Możemy do niego schować różdżki na czas wtedy, gdy nasze postacie tańczą. Najbardziej podoba mi się tutaj element drugiego piętra. Jest to klasa obrony przed czarną magią. Mamy tutaj, widzicie, Moody. Jest dokładnie ten sam napis, który był i zaklęcia niewybaczalne. Pierwsze, drugie, trzecie i ten pajączek. No jest wszystko dokładnie to, co w filmie. Mamy tutaj te wszystkie jego wyłapywacze czarnoksiężników. Mamy tutaj książkę. Zobaczcie. Niekoniecznie tu widać, natomiast no tutaj jest jak wyczarować Wingardium Leviosa. No troszkę to nie pasuje, bo to nie lekcja wróżbiarstwa. Natomiast no fajny akcencik. No, jego się tylko tutaj tak kładzie. I tu u góry, z tego co mi się wydaje, jest to po prostu jakieś, nie wiem, skrzydło szpitalne, tak jak w tym nowym zestawie, bądź po prostu jakaś sypialnia. No ciężko mi to stwierdzić, no bo nie jest to jakoś opisane, nie ma tu jakichś specjalnych detali, mamy po prostu dwa łóżka. No taki troszkę, powiedziałbym, nudny element. A zobaczcie, tutaj mamy jeszcze taką korbkę, którą możemy ten zegar kręcić. Zobaczcie. No, wygląda spoko, możemy sobie tutaj zmienić godzinę manualnie, że tak powiem. No i potem kręcimy i mamy inną godzinę. Fajnie, że wieża zegarowa, że ten element działa. Że fajnie to wygląda. Ok, teraz sobie zrobimy cięcie i pokażę Wam te dodatkowe elementy oraz minifigurki. Z dodatkowych elementów mamy tak. Choinkę bożonarodzeniową, która fajnie podkreśli no, klimat tego, że to jest bal bożonarodzeniowy. No, wygląda dosyć fajnie. Na pewno fajnie się komponuje z tym parkietem. Oraz dwa stoliki. Jeden mamy z takimi kryształami i z takimi pucharami. A drugi mamy z takimi bardziej no, karafkami lodowymi. No wygląda to zupełnie jak w filmie, więc myślę, że w takiej małej skali a wygląda całkiem fajnie. Teraz zobaczymy minifigurki. Może zaczniemy od Harry'ego. Harry ma długie włosy, tak jak było zresztą w filmie. Bardzo mi się to podobało, że właśnie z tej takiej fryzury dawnej ma teraz taką. I oczywiście tak jak w większości figurek ma dwa wyrazy twarzy. Zobaczcie. Tu ma taką, no taką zwykłą, a tu ma taką bardziej gotową do akcji. Oczywiście nóżki są tymi średnimi nóżkami, czyli są krótsze. No wiadomo, że te postacie były starsze niż w poprzednich częściach, ale się ruszają, więc to są chyba moje ulubione długości, bo te, które się nie ruszają, są troszeczkę nudne. No i oczywiście tutaj ten jego strój, który moim zdaniem był super, w przeciwieństwie tego stroju od Rona. Ale jak już mówimy o Ronie, to przejdziemy do Rona. Ron ma ten swój taki, no lekko nie był zadowolony z tego stroju, który mu wysłała mama, no ale wiadomo, że to też wynikało z ich statusu społecznego, z ich braku funduszy, ale moim zdaniem tak wyglądał fajnie. Nie ma się co przejmować. No i to jest taka lekko minka zawstydzona. Z drugiej strony mamy no w ogóle ponurą, pewnie zdegustowaną tym swoim strojem. Więc tak to wygląda. I co? Przejdziemy sobie dalej. No może teraz, skoro był Harry i Ron, to teraz będzie Hermiona. No Hermiona w swojej różowej sukni wyglądała świetnie na balu. No tutaj troszkę jest, no powiedziałbym, niepodobna troszkę do siebie w tym koku, no ale taki miała. No i tu jej sukienka nie jest nóżkami, jest po prostu takim zwykłym klockiem zadrukowanym, no ale wygląda mniej więcej tak jak w oryginale. Z tyłu mina jest taka chyba zła, chyba była zła na chłopaków, kiedy jej skomentowali tą sukienkę i to, że tak się odstrzeliła. No Ron pewnie był trochę zazdrosny, stąd też te jego uwagi. Patrzcie, wypadła mi różdżka i wypadła mi ona. Okej, okay, czekajcie. Hermiona dołącza do chłopaków.
No to teraz może następne osoby, które brały udział w turnieju trójmagicznym, czyli para od Hermiony, Wiktor Krum. Jego kostium, jego nadruk na koszulce bardzo mi się podoba. No jest taki czerwony, jak był w filmie. Różdżka ma nieco jaśniejszą. Z tyłu też jest to futro. No i mina jest zdecydowanie taka zła, ponura, poważna, taką jaką miał w filmie. No, fryzurka taka. Wygląda jakby miał kręcone włosy, a w sumie nie miał, więc mogli jakoś to inaczej rozwiązać. No i tutaj z drugiej strony taka uśmiechnięta, chyba do Hermiony się uśmiecha. Nóżki ma normalne, dłuższe, ponieważ no, był starszy od naszych głównych bohaterów. To teraz kolejny nasz zagraniczny gość, czyli Flair Delacour. Mamy tutaj no, suknię taką, no taki klocek, który nie jest w ogóle zadrukowany, bo taką gładką suknię miała. Mina wyraża w sumie nie wiem co, no taka jest skwaszona. Z tyłu widzicie też zadrukowaną takim srebrnym kolorem. No, wygląda to nieźle, natomiast no nie jakoś super. No i tutaj mamy taką mina wystraszona, zażenowana, chyba coś w tym stylu. No, ona jest tak chyba najsłabszą minifigurką, zresztą też w filmie chyba miała najmniej do powiedzenia, więc może dlatego. I teraz nasz najbardziej odważny tutaj mężczyzna z Hogwartu, czyli Cedric Diggory. On wygląda, też ma dłuższe nóżki, ponieważ był starszy od naszych bohaterów. Tu ma taką zwyczajną minę, fryzura dosyć podobna do tej oryginalnej. A z tyłu, no też taka gotowa do akcji, taka bardziej zła i no jakby był po prostu taki w czasie jakiegoś turniejowego wydarzenia. Okej, okay. Teraz figurka, która mi się zdecydowanie najbardziej podoba z tego całego zestawu, czyli Albus Dumbledore. Mamy go w takiej fioletowej szacie, mamy ten sam klocek, który był u Flair Delacour, natomiast jest tutaj cały zadrukowany. Z przodu i z tyłu. Broda wygląda też świetnie. Różdżka pod kolor tej specyficznej czapki od Dumbledora, beretu. No i w ogóle fajnie, że to jest połączone z tymi włosami i są trzy kolory. No, wygląda to świetnie. No i powiem wam, że przez tą brodę to średnio w ogóle widać różnicę między Albusem tym a tamtym. No, tu jest chyba bez okularów. To jest chyba jedyna różnica. Ale generalnie w tej czapce i z tą brodą wygląda świetnie. Mogę gorąco go polecić. Ostatnia minifigurka to Madame Maxime. No ona była półolbrzymką, chociaż to nie było do końca powiedziane. Taka teoria była od Hagrida. No, kolor jest fajny, błyszczy się. No, fryzura taka oryginalna. No, nic ciekawego, fajnie, że jest to spójna kolorystyka. No i tu jest taka trochę zasmucona. Nie, nie była raczej zasmucona, więc wydaje mi się, że ta mina jest taka troszkę na siłę. Ok, teraz wam pokażę, jak można by ten zamek połączyć z zamkiem. No właśnie, zobaczcie. Moi drodzy, tyle się nagadałem, że mamy stary Hogwarts z szarymi dachami i nowy, w płaski, modułowy sposób budowany z zielonymi dachami. I nagadałem się, że to się nie łączy, że będę budował stary Hogwarts i nowy Hogwarts, ale zobaczcie. Tutaj mamy trójwymiarową budowlę, tu mamy płaską, więc ta płaska moim zdaniem idealnie dopełnia te stare zestawy. Tym zestawem, tak sobie wymyśliłem, jeszcze zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało, połączę sobie wieżę zegarową z wieżą astronomiczną i uzyskam taką dłuższą bryłę. Więc moim zdaniem, pomimo że to jest troszkę inna koncepcja, piny do siebie pasują, są na tej samej wysokości, więc możemy budować z tych dwóch Hogwartów jeden ogromny. Dzięki czemu te trójwymiarowe elementy ze starej serii są uzupełniane tymi płaskimi i traktować je możemy jako po prostu zwykłe łączniki. Więc moim zdaniem w tym wydaniu jest to plus. Na razie pewnie nie będę się pozbywał właśnie tych nowych zestawów, żeby to po prostu połączyć. Pewnie następna recenzja to właśnie będzie wieża astronomiczna i wtedy pokażę wam też, jak to zbudowałem, jak to połączyłem. Tutaj jeszcze jest multum innych opcji, natomiast wydaje mi się, że to jest najsensowniejsza, żeby tą bryłę pokazać. Ok, przejdziemy teraz do podsumowania. Powiem wam, co mi się podobało w tym zestawie, a co nie do końca. No i zastanowimy się, czy warto go kupić. Moi drodzy,
Tak jak wspominałem na początku odcinka, Czara Ognia to jest moja ulubiona książka z serii o Harrym Potterze. Jest mi bardzo bliska, więc możliwe, że jestem mało obiektywny, jeśli chodzi o ocenę tego zestawu, natomiast mi on bardzo się podoba. Wieża zegarowa wygląda fenomenalnie, zarówno jej elementy zabawowe, czyli te wszystkie schowki, zakamarki, te naklejki nawet wyglądają fajnie, fajnie podkreślają wszystko. Brakuje mi jedynie, że w gabinecie Dumbledora nie ma na przykład Feniksa Fawkesa z takiej minifigurki, z takiego odlewu. Wyglądałoby to świetnie. Sama naklejka, no średnio, ale fajnie, że w ogóle jest ten akcent, że są te obrazy na tych naklejkach. Jest super. Parkiet do tańczenia i te elementy lodowe, takie jak były w filmie, wyglądają fenomenalnie, więc super. Jeśli chodzi o minifigurki, no trochę mnie zawiedli, że nie dali Karkarowa. Jeśli jest tutaj Madame Maxim, która jest z Bobatą, fajnie jakby był też Karkarow z Durmstrangu. Byłoby to super uzupełnienie, jego mi troszkę brakło. Tak samo jakby był Hagrid, który mógłby flirtować z Madame Maxim, tak jak było w filmie, to też byłoby super. Natomiast no wiadomo, że akurat Hagrida możemy mieć innego stawu Karkarowa, no nie pamiętam, jeśli wiecie, w którym on był zestawie, czy w ogóle był, to możecie tutaj zamieścić informację w komentarzu, bo de facto to nie wiem, ale jakby był, to byłoby już pełne, kompletne moim zdaniem. Fajne są te detale też z tej łazienki prefektów, więc jakby każdy z tych elementów czwartej części jest troszkę podkreślone, ta tablica z Moody'im, która wygląda, sobie oglądałem specjalnie film, wygląda identycznie jak w filmie, jest nawet takim samym fontem napisana, więc jak dla mnie sztos. No nie jest to tani zestaw, natomiast wydaje mi się, że można go znaleźć w fajnej promocji i wtedy naprawdę warto, tym bardziej, że zestaw się kończy. Fajnie, że możemy od niego zacząć budowę Hogwartu i łączyć go z tymi nowymi zestawami, jak widzieliście na wcześniejszej przebitce, więc jak dla mnie to jest duży plus. Więc tak, klimat tego zestawu jest. Elementy są fajnie zawarte w nim. Wykończenie samej budowli jest super. Minifigurki są ok, aczkolwiek, tak jak wspominałem, mogłoby być ich więcej, no ale wiadomo, że zawsze chciałoby się ich mieć więcej. Więc mogę serdecznie Wam zestaw polecić. Nie tylko dla Pottermaniaków, ale też dla osób, które robią po prostu ładne, architektoniczne budynki z klocków Lego. Tymczasem ja się z Wami żegnam, proszę Was tylko o subskrypcję kanału i danie łapki w górę. To na pewno pomoże mi go rozwijać i dodawać kolejne filmy. Tymczasem do zobaczenia. Hej!